Serdecznie Państwa witam na tej, myślę, krótkiej konferencji prasowej, aczkolwiek na temat bardzo, bardzo przykry, jeżeli chodzi o nasze miasto i region. Jestem członkiem Rady Społecznej Szpitala w Ostrołęce i wiadomości, które powziąłem w wyniku prac w tejże Radzie Społecznej, są niezwykle przykre. Niezwykle przykre. Poprosiłem tutaj sekretarza miasta z racji wykonywania mandatu poselskiego o udostępnienie tej sali Urzędu Miasta, co jest zgodne z uprawnieniami posła, ponieważ jest to sprawa absolutnie ogólnomiejska, nawet bym powiedział ogólnopowiatowa, ogólnoregionalna. Otóż, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z katastrofalną, powiedziałbym moim, łamiącymi prawo decyzjami Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku do Szpitala Wojewódzkiego w Ostrołęce. Odrobina historii. Szanowni Państwo, w roku 2005 przez wszystkie czynniki, które są do tego uprawnione ze względu na przepisy, została zaakceptowana koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy i budowy nowego wojewódzkiego szpitala w Ostrołęce. Dokładnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Jeszcze raz przypomnę, w roku 2005, a zatem krajowy konsultant, wojewódzki konsultant, wojewoda, marszałek za wiedzą ministerstwa została zaakceptowana koncepcja programowo-przestrzenna, która zakładała, co w Ostrołęce zostanie zbudowane na przestrzeni tych ostatnich lat. Za tą koncepcją poszedł tak zwany kontrakt wojewódzki, gdzie wydano dziesiątki i setki milionów złotych, a przypomnę, że w roku 2005 z 5 do 50 milionów złotych wskoczyło roczne wydatkowanie na tą inwestycję, na budowę szpitala wojewódzkiego w Ostrołęce. Z 5 na 50 milionów skoczył ten kontrakt wojewódzki. To w dużej części z pieniędzy samorządu województwa mazowieckiego, a więc za zgodą sejmiku województwa mazowieckiego budowano, kończono budowę wojewódzkiego szpitala w Ostrołęce przy ulicy Jana Pawła. I co wydarzyło się takiego, że w dniu dzisiejszym poprosiłem Państwa na tą konferencję? Otóż marszałek przeznaczył, sejmik samorządu województwa i wojewoda przeznaczony, i wojewoda przeznaczyli pieniądze na budowę szpitala, a zatem z naszych podatków wydatkowano dziesiątki i setki milionów złotych na ten szpital. I można powiedzieć, że wszyscy w Ostrołęce, w regionie cieszyli się, że mamy wybudowany, wspaniały, nowoczesny, świetnie wyposażony szpital. Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek, wielu ludzi w ogóle obiecywało sobie bardzo dużo, jeżeli chodzi o karierę zawodową, znalezienie pracy w tym szpitalu, i tak faktycznie zaczęło się dziać. Dobra kadra menadżerska, która potrafiła tę inwestycję przeprowadzić, bo pracuję już wiele lat w Radzie Społecznej Szpitala, wcześniej byłem wicemarszałkiem województwa i mogę to z całą stanowczością powiedzieć, że mamy tutaj dobrą kadrę menadżerską, a mówię to jako polityk Prawa i Sprawiedliwości, a w tej kadrze menadżerskiej znajdują się ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, często bardzo dalekich od mojego. Więc nie jest to chwalenie swojego, a wręcz powiedziałbym ocena moja jako człowieka, który się znajduje w tej Radzie Społecznej już od wielu lat. I co się dzieje dalej? Otóż w roku 2010, 19 sierpnia dokładnie, roku 2010 roku, pani dyrektor Barbara Misińska, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pani dyrektor Barbara Misińska, została poinformowana o uruchamianiu działalności w bloku H od roku 2012. Przede wszystkim o uruchamianiu oddziału onkologii, który za wiele milionów złotych został tam zbudowany. I wówczas dyrektor szpitala poinformował o terminie oddania do użytku, o podziale, o proponowanym przydziale punktów programowych z informacją dotyczącą innych oddziałów, kardiologii, psychiatrii chociażby. Także wiedza Narodowego Funduszu Zdrowia, że ten szpital się buduje, była doskonale
udokumentowana i jest udokumentowana. Mało tego, do szpitala poszła korespondencja, że to z Narodowego Funduszu, że to jest świetnie, że właśnie w Mazowszu Północno-Wschodnim nie ma zabezpieczenia onkologicznego, że szpital zabezpieczy i sprawa zostanie rozwiązana poprzez kontrakt wojewódzki. Co się dzieje dalej? Otóż, Szanowni Państwo, po wyposażeniu oddziału onkologii, w łóżka, w sprzęt, po zatrudnieniu lekarzy na tip-top, z zmyciem ostatniego dziebełka kurzu, szpital wystąpił z prośbą o ogłoszenie konkursu na usługi onkologiczne, na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie onkologii do Narodowego Funduszu. Jeszcze raz powtarzam, wszystko to, co zostało zgodowane za wiedzą i zgodą czynników państwowych i samorządowych za pieniądze podatnika. Otóż Narodowy Fundusz na rok 2012 w ogóle nie przystąpił do żadnych rozmów. I w roku 2012 łóżka zostały przykryte folią i cały oddział został zamknięty na klucz. Dzisiaj mamy rok 2013 i mamy sytuację identyczną. Gdybyście Państwo poszli do szpitala, to jest oddział zamknięty, łóżka są pokryte folią, a kurzu zebrało się pewnie już ze 2 cm. Sprzęt ma swój okres gwarancyjny, nie został uruchomiony. I to jest sytuacja niezwykle skandaliczna, dlatego że menadżerowie szpitala nie budowali tego według własnego pomysłu, według własnego widzimisię, tego bloku H. To, że szpital w Ostrołęce się buduje, odbyło się za wiedzą wszystkich czynników rządowych, notabene dwóch zmienionych rządów, wcześniej rządu PiSu, przepraszam, wcześniej rządu SLD, później rządu PiSu, a obecnie rządu Platformy Obywatelskiej. A zatem, no tutaj dyrekcja szpitala wykonywała pewne zadania służby zdrowia na przestrzeni wielu lat. I to, że Narodowy Fundusz w ogóle nie przystąpił do żadnych rozmów, w ogóle nie ogłosił konkursu w tym zakresie, jest skandalicznym, potwornym marnotrawstwem milionów złotych środków publicznych. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o... Największy problemem stanowi onkologia, ponieważ jeżeli chodzi o na przykład psychiatrię, kontrakt jest stary. Tak jakby w ogóle Narodowy Fundusz nie widział, miał kartki na oczach, że wybudowano nowy blok H, że wybudowano nowy oddział. Kontrakt jest stary, tak jakby psychiatria była w starym szpitalu, a zatem jest za mały i co do ilości łóżek, i co do wartości punktów. Jest za mały, co powoduje straty. A dla pacjentów powoduje to, że karetki i samochody wożą naszych pacjentów z naszego okręgu do Tworek, do Choroszczy, do innych szpitali, co jest troszeczkę tak na marginesie, że tak powiem, wobec tej sytuacji, która jest też dziwna, bo co jak co, ale sytuacja dla mnie jest zupełnie idiotyczna. No akurat powinien być chyba na to psychiatrię z tego powodu kontrakt pełny, ale nie jest. Ale nie jest. Ale jeżeli chodzi na przykład o onkologię, to w ogóle kontraktu nie ma. Mało tego, rozmowy w tym roku są też negatywne na rok 2014. On jest nierozstrzygnięty, ten konkurs, bo będzie jesienią, ale dlatego tu się spotykam, dlatego Państwa zaprosiłem, że po prostu przewiduję niezwykle poważne kłopoty, jeżeli na 2014 nie będzie tego kontraktu. I teraz proszę Państwa, w szpitalu w Ostrołęce zarejestrowanych jest 1354 pacjentów na nowotwory złośliwe. 1354 pacjentów, jeżeli chodzi o nowotwory złośliwe. Jeżeli chodzi o nowotwory niezłośliwe, to jest 1287 pacjentów. Bo chcę powiedzieć, co to oznacza w praktyce. Prawda? 1287, jeżeli chodzi o niezłośliwe. Do poradni zgłosiło się onkologicznej w Ostrołęce 9876 osób. Po moim pytaniu zadanym ordynatorowi, szefowi poradni onkologicznej, dowiedziałem się, że w ciągu najbliższych 15 lat wzrośnie około 40% niestety liczba zachorowań na nowotwory, chociaż medycyna dzisiaj podwyższyła procent tych, których udaje się wyleczyć, prawda? I teraz niestety oddział onkologii w Ostrołęce jest bez kontraktu. Oddział onkologii w Ostrołęce jest bez kontraktu, co jeszcze raz powtórzę, jest skandaliczną sytuacją, marnotrawstwem pieniędzy i wprowadzeniem pacjentów w niezwykłe kłopoty. Wiecie Państwo, jak wygląda sytuacja osoby chorej na nowotwór w tej sytuacji z naszego regionu? Ci ludzie nie nadają się do transportu, a muszą wynajmować prywatnie samochody i jadą do Warszawy. W Warszawie podawana im jest na przykład chemioterapia przez dobę. Samochód musi czekać i z powrotem wraca samochód do Ostrołęki, to osoby przywozi. Bo nie da się w warunkach poradni onkologicznej, nie da się w warunkach poradni onkologicznej podawać, realizować tych zabiegów, czyli tak zwanej przede wszystkim chemioterapii i różnych
naświetlanie radiologicznego i tak dalej, i tak dalej. Nie da się w warunkach wszystkich. To są jakby rzeczy, które trzeba w warunkach oddziału normalnego leczyć, prawda? Teraz wyobraźcie sobie człowieka z Kurpiowszczyzny, z terenów wiejskich, a nawet z Ostrołęki, który musi szukać samochodu, bo sam nie jest w stanie prowadzić. Ten samochód musi wolno jechać. Oni w trakcie drogi, ci ludzie mają bardzo poważne problemy, kłopoty, bo nie stać ich na wynajmowanie karetek pogotowia. Potem kogoś muszą zorganizować z rodziny. Ci ludzie muszą brać urlopy z rodziny, żeby z nimi jechać jako opiekuni. Przez dobę podawana jest chemioterapia. Człowiek po tej chemioterapii, zamiast być obserwowanym na oddziale onkologicznym w warunkach normalnych w Ostrołęce, znowu w samochód prywatny, znowu urlop i jest przywożony następnego dnia do Ostrołęki. I tak w kółko Macieju. Rozmawiałem z osobami, mówię to z pełną świadomością, które mówią, że nie korzystają z tego, bo nie mają pieniędzy. Nie stać ich po prostu na jeżdżenie w prawo i w lewo, w prawo i w lewo, w prawo i w lewo. Wyczerpują się pieniądze, kończą. Prawda? A tymczasem w Ostrołęce, które jest bez kontraktu, zatrudniono 5 lekarzy, specjalistów z zakresu onkologii. Dyrektor uważał, proszę zapytać pana dyrektora, że zatrudniając tych lekarzy, musi ich zatrudnić, ponieważ będzie miał kontrakt na nowo wybudowany za państwowe pieniądze oddział onkologiczny. Dzisiaj zamknięty i przykryty folią, prawda? Zatrudniono 5 lekarzy, jest nadzatrudnienie. Jest nadzatrudnienie. Specjalistów z zakresu onkologii, wielu ludzi w Ostrołęce chciało robić karierę zawodową na tym. Pielęgniarki z doświadczeniem i tak dalej. I co? I teraz jest sytuacja taka, że cały 2012 rok tak to trwało, cały 2013 rok ma to tak trwać? Nie! No nie ma na to zgody. W Radzie Społecznej Szpitala znajdują się politycy, którzy są... Ja jestem akurat tam opozycyjnym, powiedziałbym, człowiekiem, ale no, znajdują się wszystkie czynniki decydujące. No, szefem Rady Społecznej Szpitala jest pan Mariusz Popielarz, znajdują się ludzie tam z Platformy, z PSL-u i tak dalej. Na sejmiku województwa mazowieckiego też przecież ludzie wiedzą, o co chodzi w tych klubach, które kierują Mazowszem, prawda? Dotarłem do pisma, że pani minister Ewa Kopacz nawet w 2007 roku jako szefowa Komisji Zdrowia już była informowana pismami oddzielnymi ze Ostrołęki, że właśnie jest budowany blok H za wielką kwotę, prawda? No i co? I nic. I po prostu nic. A tymczasem gdzieś pod Warszawą są jakieś kontrakty zawierane w prywatnych szpitalach czy w jakichś szpitalach w których są leczone podobne rzeczy, czy inne, no po prostu tak nie może być. No tak nie może być. Ja w ogóle dziwię się, że ludzie z Narodowego Funduszu Zdrowia w ogóle przechodzą do tego, na tym do porządku dziennego. No. Nie można wydać milionów złotych, wyposażyć oddziału w sprzęt, następnie go zamknąć na klucz i przykryć foliami. No tak nie może być. No to tą decyzję trzeba było podjąć kiedy indziej, prawda? A jeżeli już podjęto taką decyzję, to jest na to paragraf, proszę Państwa, artykuł 160 kodeksu karnego. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze. A przecież ci ludzie jeżdżą samochodami na te zabiegi, prawda? Artykuł 231. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego, podlega karze. Artykuł 296. To będąc obowiązane na podstawie przepisu ustawy decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i nie dopełnia swych obowiązków, ciężących na nim obowiązków, wyrządza szkodę majątkową, również podlega karze. To są rzeczy, które wprost moim zdaniem łączą się z łamaniem prawa i dlatego postanowiłem zawiadomić o tej sprawie prokuraturę, no bo to jest marnotrawstwo środków publicznych, narażenie na zdrowie i niedopełnienie obowiązków przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szanowni Państwo, i na koniec jedno zdanie. Tutaj ja wiem, że bo czytam o sobie, o swojej działalności różne rzeczy w Państwa mediach, od bardzo przychylnych do bardzo negatywnych, ale nie jest to sprawa posła członka Prawa i Sprawiedliwości, bo pacjentami jesteśmy wszyscy niestety. Prawda? Pacjentami jesteśmy nie wszyscy, wszyscy niestety. I bardzo bym prosił Państwa dziennikarzy o zainteresowanie się tą sprawą, żeby nie było to dalej jakby tajemnicą, którą sobie zdają sprawę różni działacze polityczni. Mam nadzieję, że, bo teraz się dowiedziałem, że ja już Państwa zawiadomiłem w ubiegłym tygodniu, ale dzisiaj rozmawiałem z panem Popielarzem, dowiedziałem się, że na najbliższy poniedziałek została na 17 została zwołana Rada Społeczna Szpitala, na którą został zaproszony pan starosta, pan prezydent, pan przewodniczący Rady Społecznej Narodowego Funduszu Zdrowia,
pan poseł Andrzej Kania, myślę, że i pan i pozostali tutaj politycy z terenu Mazowsza Północno-Wschodniego. A zatem dobrze, no to w poniedziałek najbliższy, 17 czerwca, porozmawiamy na ten temat. Nie wiem, co przygotuję, bo myślę, że po dzisiejszej konferencji pewnie się dużo wydarzy i po tym, jak poinformowałem, że zawiadomiłem prokuraturę, nie wiem, co przygotuje pan Mariusz Popielarz i tutaj, prawda, kierujący sejmikiem pan wojewoda i w ogóle Narodowy Fundusz, ale zbyt dużo w Polsce mówi się na tematy zupełnie nieistotne, a o tematach niezwykle istotnych, jak chociażby tą onkologię, którą państwu przedstawiłem, mówi się bardzo mało, bo chyba nie powiecie państwo, że chorzy na nowotwory, czy złośliwe, czy niezłośliwe, są w komfortowej sytuacji w takim momencie.